Jeden z najlepszych seriali MCU, a także projekt, na który jeszcze jako tako można czekać, powrócił z drugim sezonem. Porozmawiajmy sobie o premierze drugiego sezonu serialu Loki. Nasze oczekiwania dotyczące tego, jaki poziom prezentować będą seriale i filmy Marvel Cinematic Universe od dawna jest na bardzo niskim poziomie. Chciałoby się powiedzieć, że szoruje po dnie. Co ja mam do powiedzenia? No. Ja nie mam siły o tym mówić, więc... Nie wiem, idę się na... Mobius jest Mobiusem, Loki jest Lokim, Sylwii jest coraz gorzej napisana, tylko Kihi Kwan jako Obi zachowuje się fajnie. I to wszystko. Są nowe postacie, takie jak generał Dox, których nie było wcześniej. Po prostu są napisane po to, żeby były nowym zagrożeniem, drugim wewnętrznym zagrożeniem w tym sezonie i to tyle. No. Serial wygląda pięknie, ale ten pierwszy odcinek nie wniósł absolutnie nic. Zaczyna rozwijać historię, ale tak naprawdę nadal nikt nie wie, czy to, że TVA było przekonane, że powinno usuwać rozgałęzienia na osi czasu, a Loki i jego warianty uważały, że powinny zostać zachowane. A teraz po to, żeby sytuacja się skomplikowała, pracownicy TVA dowiedzieli się, że są wariantami, więc stwierdzili, że to w takim razie nie możemy zabijać takich jak my, więc bardzo możliwe, że nie powinniśmy usuwać rozgałęzionych osi czasu. Ale Loki teraz, wiedząc co wydarzyło się w Cytadeli na końcu czasu i po rozmowie z He Who Remains, zaczyna się zastanawiać, a może faktycznie prunowanie ma sens w kontekście tego, że jeśli tego nie zrobimy, to przyjdą kolejne warianty Kanga. No i to tyle. No i co więcej ten odcinek wniósł? Nic więcej. Sylwii pojawia się w jednej scenie i Sylwii nagle też. Nagle walczyła o pokonanie TVA, a teraz zabiła He Who Remains i postanawia, że a nie, to ja jednak chcę się zakochać, chcę mieć rodzinę i chcę żyć normalnie. No i co? No i teraz kolejne odcinki będą polegały na tym, że Sylwii teraz będzie uciekać przed TVA, ale nie dlatego, że chce ich przechytrzyć i zniszczyć TVA, tylko chce spokojnie żyć. A Mobius i Loki będą próbować odszukać Sylwii, bo Loki jest zakochany w Sylwii. No i tyle. A jednocześnie będzie zaraz gdzieś Victor Timely, w swoim Timely mieście w Wisconsin na początku XX wieku, który będzie pierwszym nowym pojawiającym się wariantem Kanga. No i to tyle. No i co z tego, że Ouroboros Kihi Kwana sobie żartuje? Co z tego, że całość wygląda pięknie? Że całość, nawet nie całość, tylko TVA wygląda pięknie. Nawet nie to, że cały ten serial wygląda dobrze. Była... Po prostu ładna jest paleta kolorystyczna, połączenie brązowego, pomarańczowego, miętowego i zielonego. To takie retro połączenie, które tak naprawdę zamazuje to, że ten serial też prawdopodobnie będzie serialem o niczym. No bo mamy 6 odcinków, które muszą w jakiś sposób połączyć się z kolejnymi projektami, a tak naprawdę przedstawić kolejny wariant Kanga. No i na tym się skończy. No i co więcej? Generał Dox będzie próbowała schwytać Sylwii i nie dopuścić do rozgałęzienia. Ta druga pani przewodnicząca będzie grana przez Liz Carr bodajże, będzie bardziej roztropna. Wszyscy będą chcieli się dowiedzieć, jak powstało TVA. Kihi Kwan będzie cały czas dostarczycielem ekspozycji, co już widzieliśmy w tym pierwszym odcinku, cały czas tłumaczył wszystkim, co się dzieje, co powstało. On jest przecież autorem tego podręcznika opisującego wszystko, co dzieje się w TVA, więc każda nowa rzecz, która się będzie pojawiać, mogę się założyć, że będzie wychodziła z jego ust. No i okej, ogląda się to przyjemnie. Naprawdę dobrze to wygląda. Muzyka Natalii Holt też prezentuje się znakomicie. No ale do czego to zmierza? Do nikąd to nie zmierza. I jest ten nowy Hunter, H05, tak? H5 chyba, który też nagle pojawił się znikąd. Jest pierwszy raz, a zachowuje się jakby był cały czas tam w tym serialu. I to tyle. Super, no i do czego to zmierza? Nie wiem, co mam więcej powiedzieć o tym odcinku. Bo kończy się oczywiście cliffhangerem,
I tyle. Co mogę więcej powiedzieć? Chciałbym, żeby Disney mnie zaprosił na premierę w Warszawie chyba 2 odcinków. Chciałbym, żeby Disney przysłał mi 4 odcinki screenerów, jak zrobił recenzentom w Stanach Zjednoczonych. No ale widziałem tyle co wy. No i co mogę więcej powiedzieć? To tyle. Szykuje się kolejny event, na który wszyscy czekają i o którym wszyscy będą rozmawiać, a tak naprawdę jest to event o niczym. Bo tak jak podróżowaliśmy w czasie i przestrzeni na zewnątrz TVA w pierwszym sezonie, tak ten pierwszy odcinek pokazał nam, że podróżujemy, że Loki w sumie podróżuje przez time sleeping po TVA i przenosi się do przeszłości i jak było wygodnie i było potrzeba, przeniósł się do przyszłości. I Obi i Mobius pomogli mu zatrzymać time sleeping i to w sumie tyle. I na tym się kończy odcinek. No i co dalej? Naprawdę, dajcie mi znać, czy w ogóle włączaliście ten odcinek, bo ja mam wrażenie, że ja byłem mocno nahypowany, że o ja, będzie pierwszy odcinek Lokiego, serialu, który wyglądał przyzwoicie, który oglądało się przyzwoicie, który miał mnóstwo easter eggów i fanserwisu, ale który oglądało się po prostu przyjemnie. A teraz, po tym odcinku, to ja nawet nie wiem, czy ja będę go regularnie oglądał. Na pewno nie będę tworzył regularnie omówień odcinków, bo nie ma o czym. Jestem coraz bardziej zniesmaczony tym Marvelem. Nie wiem, czy robi się po prostu już za stary, czy te filmy i seriale naprawdę są coraz słabsze. Nie wiem w ogóle, czy opublikuję ten materiał. Dajcie, jeśli opublikuję, to dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym pierwszym odcinku, który niby rozpędza akcję, ale tak naprawdę oprócz postaci Kihikwana, który jest zabawny, jest uroczy, mimo tego, że raz będzie miał 60 lat, zachowuje się ciągle jak nastolatek, to nie widziałem nic fajnego. Czekam na was w komentarzach. Cześć.